Dobra. Jesteś, Mariusz? Jesteś. Witamy Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiaj miało być urbexowo, miało być po pierwsze mru, ale z pewnych przyczyn nie pykło, ale dziękuję i tak Piotrkowi za zaproszenie nas. A później mieliśmy drugi raz wrócić do browaru w Sobótce, ponieważ no tym razem chciałem z Feniksami tam wjechać, naprawdę porządnie oświetlić te całe pomieszczenia i Wam pokazać, jak to wygląda. Okazuje się, że tam już jest zamknięta, jest tak zwana cieciówka, kłódki są i tak dalej, więc odpuściliśmy temat i skończyliśmy na wejściu na górę Ślężą, więc dzisiaj będzie odcinek przyrodniczy i będzie kilka ciekawostek z orni, z tych o arach, no pająki, arachnologii. Tak. Także, moi drodzy, idziemy z Markiem szlakiem. Coś czuję, że to się źle dla nas skończy. To jest jednak kawał górki. A tutaj zobaczcie. Już ledwo idziemy. Przeszliśmy, zobaczcie. O, tam jest ta ulica, tam auto zostawiliśmy. Ciężko jest. Nie no, żartuję. Ale zobaczcie, jakiś pierwszy piękny strumyk trafiliśmy na naszym szlaku. Czyli wody nam nie zabraknie. Zobaczcie, tutaj widzicie, jest szlak czarny, którym my nie idziemy. My idziemy szlakiem niebieskim. I teraz, i tam też jest chyba czarny. I teraz jeden z częściej popełnianych takich mitów na temat oznaczenia kolorów szlaków, przynajmniej w górach, jest taki, że czarny to jest szlak ciężki i tak dalej. A tak naprawdę nie jest to tak, bo z tego co pamiętam, czerwony i niebieski oznaczają szlaki główne chyba, tak, Maruś? Czarny to jest doprowadzający, a zielony to jest jakiś charakterystycznych punktów chyba doprowadzający szlak. Więc nie, kolory nie oznaczają żadnego poziomu trudności, kompletnie nie jest tak. Więc my idziemy nadal szlakiem głównym, czyli szlakiem niebieskim. A można było siedzieć przed kompem i normalnie grać jak człowiek. Idziemy. Myślisz, że Bystrzak na fitness chodzi tu? Tutaj mamy chyba ujście początkowe naszego źródełka. A prawda jest taka... Zobaczcie, teraz trzymam aparat no wypoziomowany, taki jest nachył mniej więcej tutaj. Tutaj akurat jest w miarę płasko już. Pamiętacie zapewne, albo nie pamiętacie, to zobaczcie sobie na urbex, który robiliśmy, opuszczony browar Sobótka, o którym wspominałem wcześniej na początku filmu. Prawdopodobnie to jest ta sama woda, którą ten browar czerpał. I na dobrą sprawę my chodzimy teraz, ten browar, w którym byliśmy, bo on jest w litej skale drążony, on jest pod nami, tak jak gdyby. Tam, gdzie wtedy chodziliśmy, to jest ileś tam 10-100 metrów pod nami. Bo browar w Sobótce częściowo był drążony właśnie w skalę, w głąb góry Ślęża wchodził. Także my tutaj z Marusiem idziemy sobie, pulsik 160, ale taka pani przed chwilą biegła i mówiła, że tam na górze jest turek i kebaby robi, więc przyspieszyliśmy tempo z Markiem. Mamy naprawdę spoko pogodę. Naprawdę spoko pogoda. Jesteśmy na rozdrożu, mamy jakiś obelisk, idziemy zobaczyć, co tu się dzieje. O, tu rowerem tu siedzie. W zeszłym roku miałem tu wjeżdżać rowerem. A tutaj chyba się niewiele dowiemy, bo może ktoś nam przetłumaczy, co tu jest napisane. Ja nie szprecham. Chociaż datę umiem odczytać, 1930-31.
Oczywiście nie wiem jakim sposobem, ale udało nam się zgubić na mega prostej ścieżce. Pewnie tego, że gadaliśmy i nikt nie patrzył na znaki, ale szliśmy drogą główną. Ona gdzieś odbijała, się okazuje, że tutaj. Trzymam aparat, nie no, muszę pochylić aparat, żebyście widzieli, bo takie jest zbocze. Ale zresztą zobaczcie jeszcze, tutaj mamy kawałek górki. Maruś dietetyczną Pepsi wali i idziemy. No ma tu, tak. Także moi drodzy, wdrapujemy się na górę. Przed chwilą z tych pięknych drzew taki kilkumetrowy badyl spadał koło nas. Mówili, pochodź po górach, będzie fajnie, będzie zdrowo. A tam kawałek dalej widzieliśmy, jak taki duży kamień się zarwał, takiej wielkości głaz, jak leciał. W sensie nie widzieliśmy, jak leciał, ale była po nim wyrwa i kawałek dalej, kilkanaście metrów dalej, kilka metrów dalej leżał. A taki teren teraz mamy do przejścia. Nachylenie duże, za duże, no ale wejdziemy. Znowu nadrobiliśmy sobie 300 metrów, poszliśmy, tam się nam gdzieś szlak urwał, poszliśmy sobie tam, później po takich skałach. Teraz sobie zaczęliśmy iść, zobaczcie, taką dróżką, wszystko bardzo miło jest, ja chcę iść sobie prosto, a ten niezrównoważony Marek zapiernicza pod takie górki. Ale tam jest szlak niestety. O fuck. To się nazywa nie chodzić po górach i nie mieć kondycji, co? Ci, co chodzą po górach, widziałem tutaj szedł taki facet, zresztą tutaj biega jak kozica. Hyc. No nieźle. No dobra, idziemy na górę. Przeraża mnie to trochę już. Staram się trzymać pionowo aparat. I tak wygląda nasza górka, czyli praktycznie nic nie widzicie. Jak uniosę, to widać. Ale kompletnie nie oddaje to tego, po czym my idziemy. Tu zaraz będzie trzeba na czworaka chyba iść. Nie wiem, czy da radę tam na prosto przejść, Marek, zaraz. O matko. Eureka. Dochodzimy gdzieś powolutku. Normalni ludzie chodzą taką ścieżką, a nie normalni taką. Tak, można było wejść po płaskiej drodze. Nie trzeba było iść po takiej. O! Film, uwierzcie mi, że nawet nie przedstawia tego, jak to wygląda naprawdę. Stromość. No i zobaczcie, jesteśmy na górze. Dziwne było, bo jak mijaliśmy, czyli może z 5 osób minęliśmy po drodze. A na górze wchodzimy, tu jest 200, może 300 osób. Ale okazuje się, że inni chodzą normalnymi szlakami, a nie takimi jak ja i Maruś. Bo tu dzieci jest nawet trochę. Tak to wszystko wygląda. Tam się chyba raczej nie da wbić. Nadajniki, te sprawy. Tutaj jakiś kościółek. Nawet nie znam historii, ani nic nie przygotowałem się do tego. Jaki sport tam wyszedł. Tu jakieś coś pogańskie chyba było kiedyś, nie wiem, nie znam się. Ale tak to wygląda, weszliśmy.
Słuchajcie, wracamy, jesteśmy już w połowie drogi. Mieliśmy mieć jakieś ciekawostki o pająkach, ale tak naprawdę pogubiliśmy się kilka razy wchodząc na górę, bo tutaj wiatrołomów było sporo po prostu i się nam jakoś tak podchodziło ze szlaku. Szlak nam się rozjechał. Nadrobiliśmy w sumie, no, 30-40 minut nadrobiliśmy. Jak nie lepiej, bo tam poszliśmy, no trochę nadrobiliśmy. Ale przynajmniej opowiemy wam taką ciekawostkę dla tych, którzy się tam troszeczkę interesują polską fauną. Ale to Marusia teraz nagrywamy. Maruś mówi takie ciekawostki. Gostek pełen ciekawostek, co tam wiesz? Tutaj gdzieś w pobliżu prawdopodobnie jest jedno z niewielu stanowisk gryziela tapetnika. Czy gdzieś innego gryziela, ale gryziela, który jest jedynym krewnym w Polsce ptaszników. A to się nazywa? Co się nazywa? No łacina. Atypus? Tak. No rodzaj Atypus, rodzina Atypidae. I to są takie, powiedzmy, takie polskie ptaszniczki, tak? No coś nazwijmy tylu, to. No, pod ochroną. Jak one budują gniazda, co to są? Wykopują norki oblepione pajęczyną, podobnie jak ptaszniki, co oni się zachowują. A to taki trapdor jest, czy nie? Nie, trapdor by jeszcze klapka, on żyje po prostu w nocy z pajęczynką wokół. No i trzeba wziąć pod uwagę, że są chronione? Tak. I nie wolno ich zabierać? Tak. Można zabijać, zabierać i tak dalej. Może kiedyś wrócimy, uda nam się coś nagrać. One raczej chyba na nizinie są, nie? Gdzie? W sensie, no nie na górze, tylko gdzieś niżej. No tak, gdzieś tam ponad Strzegomiany, nizina Strzegomiańska czy coś takiego. Strzegomiany, to tam gdzie pewien youtuber. No. Taki co domek wybudował ostatnio. Dobry? No tak. No to była taka właśnie jedna z ciekawostek na temat gryzieli. Bardzo fajne, może wam rzucę zdjęcie tego gryziela. Sorry za to słonko, ale tak siedzimy, odpoczywamy na chwilkę. Odnośnie samego wejścia na górę, to powiem wam, że tym szlakiem bardzo mało osób chodzi u góry, jest mnóstwo osób na samym górze, na samiutkiej górze. Najwyższy punkt, jaki jest tutaj możliwy na górze Ślęża, spotkałem jednego z widzów. Na samej wieży widokowej. Miejscowa fajna, sklep mniej fajny. No tak, no. Ale jest przynajmniej sklep, można kupić zawsze jakieś picie, to jest na pewno na plus. No i tyle, jedziemy na dół i jedziemy zaraz po dwa razy wersji kolor, dwa razy Sazimai. Co tam jeszcze było? Hati. No to chyba tyle. I to tyle. Ci co wiedzą o co chodzi, to wiedzą o co chodzi. Ci co nie wiedzą, tak będą obserwowali kreatora, to zobaczą niedługo już pokaźną kolekcję. Miałbyś tylko jeden, to wszystko przez tego tutaj łysego. Łysy to przy ciebie. Ja ci nie zabawię. Tak, a jak wygląda ten? Ale taki ładny niebieski. Kupuję. Dobra, więc w zasadzie chyba nie wiem, skończę nawet ten odcinek teraz nagrywać, moi drodzy, więc się z wami pożegnam. Przypomnę wam o tym, żebyście dali łapkę w górę, jeżeli wam się spodoba. Czy tam udostępnili sobie to gdzieś na przykład, żeby pomóc kreatorowi rozpropagować materiał, żeby nie tylko żreć kebaby, ale ruszyć czasami dupę i ten. Ja teraz przynajmniej przeszedłem tym niebieskim szlakiem i mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że naprawdę gorąco, ale to gorąco nie polecam go. Wejdźcie sobie normalną ścieżką tam, gdzie normalni ludzie. Tą żółtym szlakiem czy czerwonym, tam się normalnie idzie fajnie, pytałem się, nie ma stromo i tak dalej. Tutaj można się pozabijać. Jeszcze ja mam problem z tym kolanem i się idzie, no przez to prawno jest dosyć ciężko prawe. No ale jakoś zwodzimy, jesteśmy w połowie drogi. Więc łapki w górę, subskrybujcie i do następnego odcinka, moi drodzy. Trzymajcie się i hej. Zobaczcie, tu jest miejsce, w którym popełniliśmy błąd. Szliśmy z tamtej strony, szliśmy sobie tą ścieżynką. No i po prostu normalnie poszliśmy, prosto, tak jak zresztą tam przed chwilą coś ludzie też poszli, nie widać już ich. A myk jest taki, że ten szlak, zobaczcie, skręca. Nie jest to intuicyjne, bo po prostu tutaj jest jeden znaczek. Słabo dosyć widoczny. Dosyć daleko, zobaczcie, od drogi on jest. Jest daleko od drogi, a droga w żaden sposób nie wskazuje, że powinno się tutaj skręcić. Droga jakby wskazuje bardzo mocno, sugeruje, żeby iść właśnie prosto. Nic na ziemi nie ma, nic dookoła nie ma. I my właśnie tam poszliśmy, nadrobiliśmy parę kilometrów. A to trzeba było skręcić w tamtą stronę.
No bardzo słabo moim zdaniem oznakowany i się nie dziwię akurat, że tutaj, zobacz, tutaj nie ma jakiegoś wejścia, śladów, schodków chociażby, takich z kamyków, no nic. Tu jest ciężko wejść w ogóle. Więc tam źle poszliśmy. Jak ktoś będzie wchodził, to pamiętajcie, przy takim miejscu, gdzie tutaj Marek wpadł właśnie do wody, teraz widzieliście, żeby skręcić w lewo.